Panie marszałku, panie i panowie posłowie, niestety nawet tragedia nie powstrzymała prawej strony sali politycznej przed dalszymi kłamstwami i manipulacją. PiS-owscy nominaci zasiadający w telewizji publicznej nawet w taki dzień jak dziś nie potrafili powstrzymać się, by nie szerzyć kłamstwa i manipulacji. I w sposób skandaliczny zmanipulowała dzisiaj telewizja publiczna, to nie jest wniosek formalny, powtarzając to przez poseł. Cały czas, że słowo... Proszę mi nie wyłączać... To nie jest wniosek formalny, proszę zejść z mównicy. O, znalazł się Nitras. Ja chciałam złożyć wniosek. No to proszę składać. Proszę mi włączyć mikrofon. Panie marszałku, ja zgłaszam wniosek o przerwę, by ktoś z telewizji publicznej przyszedł tu i przeprosił Szymona Hołownię za zmanipulowanie jego słów przez telewizję publiczną.